Witam w kolejnym poradniku. Dziś pokażę, jak skonstruować to brzmienie. Czyli bardzo proste, bardzo fajne brzmienie skonstruowane na oscylatorze sinusoidalnym. Ja sobie tutaj stworzyłem linię basu ze stopą. I do tego basu właśnie skonstruujemy sobie jakąś ścieżkę. Możecie stworzyć sobie już jakąś sekwencję. Ja stworzyłem ją wcześniej. Natomiast jest to sekwencja stworzona we wtyczce Harmor na presecie Default, czyli na podstawowym presecie piłokształtnym, a brzmi to w ten sposób. Brzmi to słabo, natomiast zaraz sprawimy, że zabrzmi to fajnie. Klikamy prawym przyciskiem myszy na oscylator i przechodzimy do spektrum tego oscylatora, a to spektrum to jest nic innego jak spektrum częstotliwości. Więc jeżeli obetniemy sobie to spektrum, widzicie, że zmienia się kształt fali. Obcinając to całkowicie, sprawicie, że otrzymacie oscylator sinusoidalny. Ponieważ sinusoida, jak już wcześniej tłumaczyłem w innym poradniku, zajmuje bardzo wąski jakby zasięg, zakres spektrum częstotliwości, dlatego to okno właśnie odpowiada spektrum częstotliwości i w ten sposób uzyskujemy przebieg sinusoidalny. Czyli już mamy sinusoidę, natomiast automatyzując lub po prostu przekręcając to pokrętło, możemy przejść do przebiegu kwadratowego. Natomiast zostańmy już przy tym oscylatorze sinusoidalnym. Może sobie to wszystko przetransportuję w dół o jedną oktawę. Włączę sobie delay. W spektrum zobaczcie, jak to wygląda. Zarówno tutaj w equalizerze, jak i w spektrum Harmor widać, że jest sinusoida. Natomiast co chcę zrobić, to jeszcze dodać tutaj efekt portamento, czyli takiego slajdu, który reguluje się tutaj. Najpierw aktywujemy go w tym miejscu, potem regulujemy tu. Natomiast przypatrzcie się, jak to wygląda. Na razie zostawię wyłączone. A teraz odkręcając ten efekt, otrzymujemy jakby efekt takiej ciągłości, efekt slajdu, który moim zdaniem dosyć fajnie w tym brzmieniu siedzi. Oczywiście nie może być zbyt długi. Myślę, że taka długość wystarczy. I generalnie to brzmienie jest już praktycznie gotowe. Można sobie tutaj opcjonalnie dodać jakiegoś pogłosu, żeby zabrzmiało przestrzenniej, delikatny pogłos. A jeżeli na przykład będziemy chcieli dodać tu jakichś harmonicznych, możemy po prostu tym pokrętłem przejść do przebiegu kwadratowego. Posłuchajmy. Ale ja zostanę przy przebiegu sinusoidalnym, ponieważ uważam, że pasuje tutaj lepiej.
Natomiast można to również przetransportować oktawę wyżej. I równie dobrze to brzmi według mnie. Takie brzmienie zazwyczaj wykorzystuje się w muzyce Psybient, ale też w Goa Trance, czy też w PsyTrance jakimś takim w miarę lekkim. Okej, to by było na tyle. Brzmienie bardzo proste do wykonania, a według mnie bardzo ciekawe i nadające charakteru. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentarzy oraz do subskrybowania mojego kanału. Dzięki i do usłyszenia.